Jesteś licealistką, jakie masz plany po ukończeniu szkoły? Zdać maturę, iść na studia, pedagogika albo psychologię. Znaleźć jakąś pracę, jakiegoś męża, dzieci, rodzinę. A coś z ludźmi, na pewno coś z ludźmi. I pomaganie im, to na pewno, a tak to nie. Ha! Geii! Myślisz, że są im potrzebne takie spotkania? Raczej w większym miejscu. Znaczy do Starego to będę przyjeżdżać raz jakiś czas, ale wolę gdzieś do Gdańska, Warszawy chociażby nawet. A co mogą wynieść z takiej konferencji? Surprise, motherfucker! Nie wiem, mieszkam to całe życie, trzeba jakoś coś nowego zrobić w końcu. W sumie dla niektórych tak. Dla większości jest to wyjście ze szkoły, żeby nie mieć na lekcjach. Ale to jest bez sensu, może jak ci co chcą być, tak jak ja, to no nie są, bo muszą być w szkole. Dobrze, a jakie rady mógłbyś udzielić młodym licealistom, którzy się tutaj znajdują, tak w trzech krótkich zdaniach? Sparta! Więc to tak trochę też bez sensu, mogę jakby na przykład to było weekend czy coś, to było dużo lepiej jak na moje. Wtedy mógłbyś przyjść każdy, kto chce, a nie ten, kto po prostu może albo chce uciec z lekcji, nie?